barwny korowód ze świętym Marcinem na czele, koncerty i przekazanie kluczy do bram miasta. Tak zazwyczaj wyglądały imieniny ulicy Święty Marcin. W tym roku tego wszystkiego nie będzie. Nie oznacza to jednak, że święto nie odbędzie się wcale. Przed Centrum Kultury Zamek, gdzie bije serce imieninowej imprezy, nie zabraknie muzyki, tańca i pokazów cyrkowych. Pojawi się teatr z głową w chmurach czy Towarzystwo Bambrów Poznańskich. Wszystko w ramach stacjonarnego korowodu. Na odnowionej części ulicy poznaniacy spotkają także aktywistów zrzeszonych pod hasłem Dobroczynie. Zaprosiliśmy do udziału w imieninach ulicy bardzo wiele organizacji, które zajmują się pomocą bliźnim, w tym na przykład Poznańską Garażówkę, która będzie zbierać środki na pomoc uchodźcom. To miejsce natomiast przy Centrum Kultury Zamek już jutro wypełnią różne stoiska w ramach świętomarcińskiego kiermaszu. Poznaniacy kupią tutaj różne rękodzieła czy też słynne rogale, bez których jutrzejsze święto odbyć się nie może. 11. Na 11 listopada 11 rogali. Będą kupowane, będą. Najlepsze rogale, jakie tylko można sobie wyobrazić, to są rogale. Lubię rogale dla całej rodziny, kupię. Tak zależy, czy jakiś gość się znajdzie, czy jesteśmy sami. No dzisiaj na przykład kupiłam 4. Pod widocznym teraz adresem znajdują się informacje na temat tego, gdzie kupić rogale, a także innych atrakcji przygotowanych przez Centrum Kultury Zamek. Tegoroczny kiermasz świętomarciński potrwa w tym roku aż do 14 listopada. A to nie jedyna atrakcja przed samym zamkiem. Tutaj poznaniacy między innymi posłuchają twórczości DJ-ów seniorów, czy zobaczą spektakl Misja Poznań, gdzie są koziołki. Będą także mogli się zaszczepić. Tymczasem jutrzejsze święto będzie można również obchodzić w Forcie 5A, który udostępni trasę turystyczną. Tam historycy przybliżą odwiedzającym okoliczności m.in. odzyskania niepodległości, wybuchu Powstania Wielkopolskiego czy formułowania wojsk wielkopolskich. Ale 11 listopada to nie tylko imieniny ulicy Święty Marcin. To przede wszystkim obchody Święta Niepodległości, które w Poznaniu będą odbywać się na Placu Wolności. Tam uroczystości zaczną się o godzinie 11. Godzinę później będzie można obejrzeć tradycyjną defiladę. Ci, którzy będą chcieli spalić nadmiar kalorii, zrobią to na malcie na Kopcu Wolności. To wysokie na prawie 100 metrów nad poziomem morza wzgórze zostanie już jutro otwarte dla zwiedzających. Jakub Stakowski, Puls Dnia.